tyły sklepu, a tu pustynia. Kolejnego dnia chciałem obalać się i jednocześnie planować podróż dalszą, ale okazuje się, że praktycznie nic na tym ekraniku nie widać. Kurka wolna, znów to samo. Tyle rzeczy miałem w tym hotelu zrobić i tylu nie zrobiłem. Ale znalazłem trochę zaciemnionego miejsca. To teraz wymienię łańcuch i tylną dętkę. Jak wymieniałem dętkę i ten łańcuch, to ochroniarz się do mnie przyczepił, że nie mogę tutaj zostać. Zawsze coś, albo ochroniarz, albo policjant. No ale już mam rower sprawny i dzisiaj będę miał bardzo trudne zadanie. Ale wiatraków. Muszę pokonać te góry, które są przede mną. To jest co najmniej 20 km podjazdu, a dzisiaj jest też strasznie gorąco. Powinienem to zrobić z rana, kiedy jest jeszcze w miarę przyjemnie. No ale już niestety jest około 12. Nie będę czekał do wieczora. No i mam dwie opcje. Albo pokonać okrężną drogą, taką bardzo ruchliwą, główną drogą, albo pojechać na skróty taką drogą nieutwardzoną. Ale ten na skróty to nie wiem, czy się tam w ogóle da przejechać. Tam samochód Google nie jechał i bike map mówi, że się tam da przejechać, ale ja tak do końca nie ufam bike mapowi i trochę będzie dupa, jak się okaże po całym dniu podjazdów, że tam jest dead end. Więc ryzyko. No bo poza tym ta droga nieutwardzona może być strasznie kamienista i może się bardzo ciężko jechać. Za niedługo, chyba jutro będę, jutro już dojadę do pustyni Mojave. Ostatni odpoczynek przed wjazdem na górę. Góry tuż. Zresztą mam góry dookoła, z drugiej strony też. Widać. Stamtąd jadę. To jednak nie był ostatni odpoczynek przed wjazdem tutaj. Po drodze były jeszcze 3 odpoczynki. Ale tu cicho. Najgorsze jest to, że to jest droga prywatna. Trochę nie zjechałem. Ale to jest droga prywatna. I tam była tabliczka. Najpierw wjeżdżasz na własne ryzyko. Potem był ten. Była brama zamknięta. Ale były kamienie porozstawiane obok bramy tak szeroko, że rower mógł bez problemu przejechać. Ale obawiam się, że mógł mieć problemy, jak tutaj przyjedzie jakiś właściciel tych ziem. No cóż, najwyżej spróbuję pogadać z nim, poprosić go, żeby mi pozwolił przejechać. To nie jest sok jabłkowy ani piwo. To są moje siuśki. Kurde, tak długo przez pół dnia się powstrzymywałem, a tu ledwo dno zakrywało.
bo na dnie jest podsjetu nasikowym. Zamierzam się schłodzić. Zamierzam się tym polać. Ale dużo to nie pomoże, jak jest tylko tyle. Kurde. Dobrze, że niedługo słońce zejdzie za skały. Zjem zupkę, zanim pojadę dalej. Kurde, natrętne muchy tu latają. A no i strasznie żałuję, że zapomniałem o tej chuście na głowę. Bym sobie polał chustę i by było znacznie lepiej. Na szczęście mam długie włosy. To też trochę pomoże. Tylko nie wiem, czy to dobry pomysł, czy siuśki mają dobroczynny wpływ na włosy. Najbardziej boję się tego, że tutaj mogą być psy i mogą sobie biegać na wolności. Już raz bike map poprowadził mnie taką drogą, że mnie psy pogoniły. A przecież te linie tutaj nie prowadzą donikąd. Prowadzą pewnie do jakiej, do cywilizacji. No cóż, pożyjemy, zobaczymy. Kurde, ta metoda z siuśkami prawie nic nie pomogła. Droga zrobiła się strasznie piaszczysta i nie mogę jechać. Mam do przejścia 15 km. Och, trochę czasu to zajmie. Mam nadzieję, że jak stąd wyjdę, to będzie można kupić gdzieś wodę jutro. Tylko ostrzeżenie, że ta droga... Do tej drogi ktoś ma prawa prywatne. Kolejny odpoczynek. Jest godzina 18:30. Nadal jest nieznośnie ciepło. O, co to jest? Owoc, to jest chyba nie do... przyjrzałe. Jest schnięty na wiór. Ciekawe co to jest. Czy to można jeść? Lepiej nie ryzykować. Ale byłoby fajnie, gdyby miało wodę. Może to jest arbuz? Nie. Pewnie nie. Może skoro to zobaczę, jak wygląda w środku, ale lepiej nie ryzykować. Strasznie gorąco, kręci mi się w głowie. Jakiś kaktus rośnie sobie tutaj. Muszę zmienić plan. Mam niecałe 1,5 litra wody już tylko. A ciągle mam jeszcze bardzo duży kawał do pokonania. Pocieszające jest to, że wszedłem już na teren publiczny. Więc jak rozbije sobie tutaj namiot, to nikt nie będzie miał do mojej pretensji. Więc plan jest taki. Znaczy nie doszedł, nie dojdę. Więc mi się skończy woda i umrę z pragnienia. Więc muszę zmienić plan. O Jezus! Plan jest taki, żeby rozbić sobie namiot. Pospać do godziny 3:00. I o 3:00 iść dalej, kiedy będzie chłodniej. Bo nie dam rady po prostu. Ta droga jest... Tyle piachu tutaj jest. Nie mogę po tym jechać. No to akurat nie jest tak źle, ale... Kurde, rower mi się wkupuje ciągle. Nie daje rady przejechać tutaj. Pośpię sobie. Albo jeszcze kawałek przejdę. I sobie pośpię do 3:00. Nadworem sił. Jeszcze mam 2 zupy. Może się uda. A jak się nie uda... To przynajmniej
nie wiem, nagram swój testament czy coś. Ale tutaj na pewno ktoś kiedyś przejedzie. A poza tym komórka mi działa, GPS mi działa, więc jeszcze jest dobrze. Jakby co, to najwyżej wezmę pomoc. Wygląda jak niedojrzały arbus. Nigdy nie widziałem niedojrzałego arbusa. Nie wiem czy to tak wygląda. Ma strasznie dużo nasion. Szkoda. Gdyby jakieś większe sztuki bym sobie pojadł. Bym wiedział czy to jest arbus czy nie. Tak to niestety. Jedwabiście. Okazało się, że mam jeszcze jedną butelkę picia. Mam ponad 2 litry wody. No jest jeszcze jedno rozwiązanie. Otóż do najbliższego miasta mamy 2, górę 3 km. Mogę wrócić i pojechać główną drogą. Wrócić do miasta, kupić sobie picie. Piwo, jedno od razu wypić, drugie zostawić na wieczór, nie popełniać drugi raz tego samego błędu. Piwo musi być. A teraz strasznie żałuję, że nie mam piwka, bym sobie wypił, powolutku bym sączył i bym poszedł spać. A tak to muszę tak, nie wiem, bez usypiacza pójść spać. Jeszcze sobie na noc opuszczałem koszulę, żeby było mi przyjemnie. A zauważyłem, że tutaj są koryta wyżłobione przez wodę. Tu bardzo rzadko pada, ale gleba jest tak twarda, że woda nie wsiąka w glebę. I tworzymy się takie powodzie. Jak spadnie deszcz, to będę miał dużo wody. Mam nadzieję, że spadnie. Chociaż to wątpliwe jest. Jeszcze wymyśliłem taki patent, żeby sobie moczyć ubrania, koce i inne ubrania i wkładać takie mokre do torby. Jest nadzieja, że nie wyschną i wtedy będę miał mokre ubrania na noc albo na następny dzień. A teraz to już naprawdę do jutra. Jest już po godzinie 20. Ja jestem kompletnie nagi i ciągle jeszcze jest ciepło, ale już jest przyjemny chłodek. Już jest okej. O, ale w namiocie jeszcze jest sauna.